wolny. Być może stanie się tak, że ten najlepszy z Polaków w Niżnym Tagile dostanie szansę, pojedzie do Planicy. Wiemy, że, wolny to świetny lotnik. Popatrzmy teraz, walczy o odległość i jest! Kwalifikacji 116,5 metra, ale dzisiaj podczas serii próbnej 127. Tomek, takiego skoku życzymy Ci właśnie teraz podczas tej pierwszej serii konkursowej. Dobre warunki, prawie 1,4 metra na sekundę wiatru pod narty. Ułożyć się ładnie i szybować się daleko powyżej. ...piecznych Ronego Hornschuha, ale zostawmy Szwajcarów, bowiem Aleksander zniszczył. I ja oczekuję tutaj dobrego skoku, bowiem on wczoraj i dzisiaj pokazywał, że czuje się znakomicie na tym obiekcie. 129,5 metra dzisiaj podczas skoku próbnego i teraz jeszcze kawałek i jest świetnie. Jest sygnał. 21 miejsce, a więc nigdy nie udało się wskoczyć Stefanowi w Niżnym Tagile do drugiej dziesiątki choćby. Także słabo i tutaj również starał się jeszcze, walczył w końcu. Maciek! I to jest skok w okolicach 120, myślę, 4-5 metrów. Wąsek. Jedyny z naszych reprezentantów, którego możemy oglądać już trzeci weekend z rzędu w Pucharze Świata. Trochę był zaskoczony wyjazdem do Ruki. Teraz szansa w Niżnym Tagile. I Paweł Wąsek. Ach, zabrakło, zabrakło trochę odległości. Markus Eisenbichler wczoraj przegrywał na treningach z Granerudem, ale w kwalifikacjach to Niemiec okazał się lepszy. Dzisiaj słabszy w serii próbnej od Norwega. A jak będzie w konkursie? Markus Eisenbichler też walczy, też ma prędkość, daleko, daleko poza rozmiar skoczni. Ale 6,5 metra, 4 metry dalej niż Granerud. I jeszcze warunki wieczne, tylko 6,4 punktu zabrane. No... ...22 po pierwszej serii. Tomasz Pilch. Zobaczmy, oj, blisko, blisko, niestety, zupełnie... Zatem Maciej Kot. Mówił po kwalifikacjach, że są rezerwy w jego skokach. Popatrzmy. Bardzo dobra odległość pierwszej serii, umiejętność wykorzystania warunków. Prawie 2 metry na sekundę miał wtedy Kuba Wolny, w tej chwili ponad 1,3 metra. On potrzebowałby blisko 140-metrowej odległości, by zaatakować pozycję Roberta Johanssona. I jak będzie w tej serii finałowej? Jest to niezły skok. Jest zielone światło, za chwilę, myślę, najważniejszy skok w dotychczasowej karierze Aleksandra Zniszczoła. Nie jest to łatwe zadanie, wiemy jakie są warunki. Oj, musi walczyć Aleksander Zniszczoł o odległość. Pokonał 120 metry. Trzy plasy po lista so langt. Detta är Robert. Har potencjal to po over 130 metry. Ja, ah, skit ut. Det ser bra. Det ser nydelig ut. Dla niego brawa za to, że melduje się wysoko w dzisiejszym konkursie. Tymczasem najlepsza trójka, Daniel Huber. Jeżeli nie pokona Roberta Johanssona, to Norweg z 20. Ale rząd skoczył daleko. Wytrzymał. Jest Halvor Egner Granerud. Pamiętamy ten jego fantastyczny atak w Ruce, gdy zaatakował z czwartego miejsca. Wygrał zawody. Tutaj duża strata do Eisenbichlera po pierwszej serii, ale Granerud jest w stanie robić rzeczy wielkie. Walczy, walczy Granerud i jest daleko! Bichler w tym sezonie nie schodzi z podium. Eisenbichler, by wygrać konkurs, ależ fatalnie rzuciło nim tam w powietrzu i po prostu... Po skoku na odległość 124 metrów, w serii finałowej 96,5, tam zupełnie ta próba nie wyszła. Dzisiaj w kwalifikacjach 107,5, no oby to był ten najlepszy skok naszego reprezentanta, ale to... W
wczoraj po konkursie dość przygnębiony. Mówił, że lepiej skakał w Polsce, ale przyjazd do Rosji i gorsze próby w treningach. Zobaczmy, jak będzie w zawodach. Lepiej. Wiatr nie wieje stale z jednego kierunku, tylko dość mocno kręci. Oby teraz u Pawła Wąska wszystko, jeżeli mówimy o wiatr, potoczyło się dobrze. Paweł w powietrzu. I to jest bardzo dobry... Na pewno marzy o tym, żeby pojechać do Planicy, no bo on przecież potrafi latać. Ma ten gen lotnika. Zobaczmy, Jakub Wolny w Niżnym Tagile. Były problemy po wyjściu z progu i niestety... Załapał się do kadry na Rukę. Wrócił w Niżnym Tagile wczoraj na 26 pozycji. Maciej Kot! Zobaczmy. Ale niestety dość pasywny. Moment sygnalizowany, wiatr z tyłu. Zatem te warunki mogą nie być najlepsze, ale Oleg Zniszczow w bardzo dobrej formie. I popatrzmy, niech to pokaże w tym skoku. Ach, niestety. Aleksandra Zniszczowa. Nie miał szczęścia w tej pierwszej rundzie, 29 miejsce, ale czas na dobry skok, na rewanż w rundzie finałowej. Aleksander Zniszczow walczy o odległość i pokonał. Paweł Wąsek, 128 metrów. Paweł, 21 lat, student, powodzenia tego wiatru pod narty, mocno wiejącego. Wykorzystaj te warunki i leć, leć jak najdalej. Leć po swój najlepszy występ w karierze w zawodach Pucharu Świata. Paweł Wąsek w powietrzu. Ładnie się nakręcił i to nie jest zły skok Pawła. Po 17,5 dali sędziowie. Trzecie miejsce. Mariusz Lindwik. Trzeci po pierwszej serii. Na pewno marzą o tym, żeby całe podium dzisiaj zająć Norwegowi, ale łatwo nie będzie. Zobaczmy, też tam jakieś wahnięcia po wyjściu z progu, ale wysoko leci Lindwik. Wprowadzenie i to wyraźnie. Jest sygnał od Aleksandra Sztekla. 122 metry. Proszę zobaczyć, jakżeż niewiele musi skoczyć Halvor Egner Granerud. Dynamiczne, mocne wyjście z progu, także problemy po przejściu nad bólą i powinien być na pierwszym miejscu. 1,5 i Halvor... Robert Johansson. I czy uda mu się pokonać Graneruda? Czy poleci po wygraną? Zobaczmy, szybki na progu, walczy nisko nad ze skokiem i przed zieloną linią. A zatem Halvor Egner Granerud wygrywa zawody.